Witajcie, mamy dziś wtorek, 16 maja. Jest to dzień po moich urodzinach. I tutaj z tej okazji chciałbym Wam wszystkim serdecznie, z całego serca podziękować za życzenia, za ciepłe słowa, za wsparcie, za prezenty, za wszelkiego rodzaju podarunki. Jest super, po prostu jest fajnie, cieszę się. Ale słuchajcie, spadł także upragniony przeze mnie deszcz, wyczekiwany właściwie deszcz. Spadło go około 10 litrów, więc jest dobrze, bardzo dobrze. Warzywa nie będę musiał podlewać. Jak również, słuchajcie, truskaweczki. Truskaweczki też, z uwagi na to, że zrobiło się chłodniej, odżyły, dostały deszczu. Jeszcze kropelki rosy są. Jak widzicie, słoneczko chwilami wychodzi. Mam tutaj zrobiony zabieg glebogryzarką, więc to jest przygotowanie, jeszcze trzeba gdzieniegdzie będzie ręcznie wyskubać chwasty i będę ściółkował. Odwiedził mnie wczoraj syn z okazji tych moich urodzin, odwiedził mnie syn, także pomógł mi tutaj przy tych pracach. Słomę mam już wywiezioną, do tej pory nie można było rozrzucić te słomy, bo strasznie wiało, słuchajcie, piątek, sobota, niedziela, wczoraj do godziny obiadowej, właściwie to do obiadu jeszcze dmuchało, było tak silny wiatr. Teraz pokazuję Wam drugą część działki z truskawkami. Tu kolejne bele słomy leżą, sprzęt jeszcze stoi. No i pokażę Wam jeszcze taką rzecz, którą udało mi się wczoraj zrobić, z czego jestem bardzo zadowolony. Otóż przesadziłem borówkę. Także tutaj z tego miejsca chciałbym Wam podziękować za te wszystkie podpowiedzi, sugestie, jak mam to zrobić i tak dalej. Tutaj mamy ziemię lżejszą, bardziej piaszczystą. Więc kupiłem sobie również specjalną glebę do borówek. Także tutaj wykopałem większe dołki, większe niż tam. Mając na uwadze te Wasze podpowiedzi, wykopałem większe dołki, zmieszałem z trocinami, z korą, z drzew. No były to różne drzewa, i liściaste, i iglaste, więc no tutaj szału nie ma jak gdyby, ale zmieszałem to sobie wszystko. Zmieszałem z tą glebą, zmieszałem z tą moją glebą i w taki sposób posadziłem. Kupiłem również humus dedykowany do borówek, więc też przelałem to tym humusem do boróweczek. No i słuchajcie, widać ewidentnie, że roślinki odżyły, także i ta temperatura spadła, więc rośliny nie cierpią. Zaraz zobaczymy, jak głęboko przemokło. No słuchajcie, nie jest źle. O, dopiero tutaj się pojawia sucho, więc około 8-10 cm, jeszcze sprawdzę, tak, około 8 cm. Na 8 cm przemokło, więc nie jest źle. No i pokażę Wam jeszcze ziemniaki. Ziemniaki, które już są na wierzchu, wychodzą, no nie w każdym miejscu, ale są i takie okazy bardzo wysokie już, że tutaj już bronowanie odpada, ale jest trochę pyżu niestety. Tutaj trzeba będzie przyjść, jeżeli znajdę chwilę i ten pyż powyrywać mechanicznie, po prostu usunąć z pola. A ja jeszcze sobie przygotowałem tutaj miejsce pod ostatnie dwa rzędy truskawek, także będzie chwila, a pogoda teraz, warunki są optymalne do tego. No trochę późno czasowo, ale są optymalne, więc jeszcze będę chciał tutaj dosadzić. No słuchajcie, też taką ciekawostkę Wam pokażę. Ziemniaki tutaj rosną na polu, gdzie w ubiegłym roku były posadzone. I tutaj apelowałem do rodziny, żeby zbierali wszystko, ale nawet powiem Wam, że jeżeli znalazł się kawałek, nie wiem czy gdzieś uda mi się to pozyskać, ale znalazł się kawałek ziemniaka, o, na przykład coś takiego, bo to jest akurat zgniły, ale taki kawałek, nawet mniejsze, wystarczyło, że było gdzieś oczko i to już puściło, także to wszystko rośnie, więc takie mamy teraz zimy, że nie wymraża, więc ziemniaki bądź się przystosowały, ziemniaki też przecież, ewolucja na tym polega, przystosowały się do tego, że to wszystko rośnie, także zostaje w glebie zakonserwowane. Nie dziwi mnie marchewka, nie dziwi mnie cebula, nie dziwi mnie pietruszka, bo one zimują, tak, marchewka
Znaczy ta pietruszka, cebula zimuje, ale ziemniaki wyszło w ten sposób, że ziemniaki również zostają. Także ja się, słuchajcie, cieszę z tego wczorajszego dnia, ponieważ no, uważam, że był bardzo fajny. I tak się, jeżeli się z poniedziałku tak zaczyna, czy tydzień, zaczyna się to nowe rozdanie, więc uważam, że powinno być tak cały tydzień. A jeszcze wam pokażę, słuchajcie, bo przyszedł do mnie wczoraj prezent z samego rana, także tutaj ktoś się postarał. Reniu, dziękuję ci za to. Jestem ci bardzo wdzięczny. No i też myślę, że postaram się w jakiś sposób tobie odwdzięczyć oraz tym wszystkim wam innym, którzy wczoraj obdarzyli mnie życzeniami. I też dostałem jeszcze jeden prezent, który musi do mnie dojechać, bądź ja do niego pojadę. Ale o tym później, słuchajcie, innym razem. I to są prezenty, które wczoraj dostałem, które wczoraj przywiózł mi kurier do domu. I tak, tutaj mamy drewniane akcesoria. Najbardziej się cieszę z łopatek, bo często je używam. Mam taki przyrząd do miodu. Fajna sprawa. Łyżeczka, więc już nie będę hałasową, słuchajcie, gotując jakąś zupę czy cokolwiek. Nie będę hałasową. Wałeczek też używam bardzo często. Ale najbardziej cieszę się z tego glinianego garnka. Dotarł do mnie w całości, słuchajcie. Pusty, ale cieszę się niezmiernie z niego, ponieważ będę miał tutaj spore pole do popisu. Wyobraźcie sobie teraz kiszonki zrobione w takim garnku. Ogórki, kapusta. Coś niesamowitego. O tym marzyłem, także Reniu, wielkie dzięki tobie za to. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wczorajszy dzień, za wczorajsze życzenia i w ogóle za całokształt, za wszystkie życzenia, które i ciepłe słowa, które kierujecie pod moim adresem. Życzę wam, słuchajcie, też jak najlepiej wszystkiego dobrego, spełnienia waszych marzeń. Chociaż nie jest to może, a może inaczej, a może i jest to kogoś święto dzisiaj, także przyjmijcie ode mnie życzenia wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, ale tak na co dzień, na każdy dzień życzę wam dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu, pogody ducha, żebyście zawsze wierzyli w to, że to, co nas spotyka, to może ma jakiś cel, ma jakiś sens w życiu, więc też mi mówicie, przyjmuj z pokorą to, co ci los przynosi i ja wam też to powtarzam. Dzisiaj jest mi łatwiej na to wszystko spojrzeć, patrząc się również na te moje prezenty, na te wszystkie podarunki, na to wszystko, całe dobro, które dostaję od was. Więc jeszcze raz powiem, to, co mnie spotkało, być może miało jakiś ukryty sens po to, żeby sprawdzić, stwierdzić, ile dobrych ludzi jest wokół mnie. Trzymajcie się i do następnego razu.